Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rzeczywiście zakończyło się spotkanie, które podsumowało prace wykonane w ciągu ostatniego tygodnia. Dokładnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką naradą, wideokonferencją, którą organizował pan minister Błaszczak z panem komendantem. Ja byłam wtedy obecna tutaj na sztabie wojewódzkim zarządzania kryzysowego w Urzędzie Województwa Pomorskiego. Wtedy to był ten moment, kiedy po nocnych wichurach rozpoczęły się intensywne prace usuwania skutków tych nawałnictw i chcę podkreślić jeszcze raz to, o czym mówiłam wówczas, właśnie wtedy, tydzień temu w sobotę. Od początku, kiedy te nawałnice miały miejsce w akcji, były służby. Ludzie otrzymywali pomoc, skala nawałnic była ogromna, ale strażacy, przede wszystkim straż pożarna, byli na miejscu natychmiast i nieśli pomoc. Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb. Były usuwane skutki nawałnic. Przede wszystkim chodziło o to, żeby w tym pierwszym etapie przywrócić, zabezpieczyć ludzi, zabezpieczyć dobytek, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na właśnie zagrożenie bezpieczeństwa życia. I to absorbowało uwagę przez wszystkich służb, wszystkich tych, którzy pracowali przy akcji w ciągu tych pierwszych godzin prowadzonych akcji. Sukcesywnie z każdym dniem usuwane skutki nawałnic pozwalały na to, żeby koncentrować się już na prowadzeniu działań, które mają na celu przede wszystkim przywrócenie, odbudowę zniszczonych gospodarstw, domów, przywrócenie normalnego życia na terenach, które zostały dotknięte tym kataklizmem. To są oczywiście prace prowadzone przede wszystkim pod nadzorem i koordynacją wojewodów, którzy na terenie trzech województw koordynują akcje, ale włączone zostały w to wszystkie służby, siły, pracują strażacy, ochotnicy, strażacy zawodowi, którzy również przyjechali tutaj do rejonów tych trzech województw z innych regionów Polski. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że większość już tych skutków została usunięta w ten sposób, że ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw, mogą myśleć o tym, ażeby teraz skoncentrować się przede wszystkim na przywrócenie normalnego życia na tych terenach, które zostały dotknięte tymi nawałnicami. I w tym miejscu muszę podziękować tym wszystkim, którzy w ciągu tych pierwszych dni bardzo intensywnie pracowali. To są nie tylko strażacy, to są nie tylko strażacy zawodowi, strażacy ochotnicy, chociaż myślę, że straż pożarna i wojsko. To są te służby, które wniosły tutaj najwięcej pracy i im należą się szczególne podziękowania. Ale trzeba podziękować też wszystkim wolontariuszom, ludziom, którzy spontanicznie nieśli pomoc, aktywnie włączali się w prowadzoną akcję. Teraz przechodzimy do drugiego etapu. Ten drugi etap już trwa od kilku dni, a to jest przede wszystkim szacowanie szkód po tych nawałnicach po to, ażeby można jak najszybciej wypłacać środki finansowe osobom poszkodowanym. I to się już dzieje, ponieważ pierwsze pieniądze wpływają do samorządów, wpływają poprzez wojewodów na zawnioskowane przez samorządy kwoty i są wypłacane tym, którzy zostali poszkodowani. Mój apel do samorządowców, i tu zwrócę się do Państwa, tak jak też już to mówiłam, do moich kolegów samorządowców, bo ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, że mam osobiste doświadczenia z prowadzenia takich akcji i wiem, na czym to polega, wiem, jakie ważne jest zaangażowanie samorządów, szybkość naszego działania po to, żeby jak najszybciej ludziom wypłacić to odszkodowanie, dzięki któremu będą mogli odbudować swoje domy. A więc apel i prośba do kolegów samorządowców, żebyście Państwo jak najszybciej
przede wszystkim prowadzili tą akcję informacyjną, przygotowywali wnioski po to, żebyśmy mogli jak najszybciej te pieniądze wypłacić. One są przygotowane, budżet państwa jest przygotowany, są różne formy pomocy, o czym za chwileczkę też będziemy mówili. Poza tymi środkami, które są wypłacane na odbudowę zniszczonych budynków, i tu chcę powiedzieć, że rząd przyjął rozporządzenie, które ułatwiają przede wszystkim szacowanie szkód, ponieważ do szacowania szkód włączył się nadzór budowlany. To jest zupełnie nowa rzecz. Do tej pory poprzednicy nasi nie stosowali takich rozwiązań, a to pozwoli nam, ułatwi nam przygotowanie szybko tych szacunków. Pan minister Adamczyk, obecny dzisiaj na posiedzeniu naszej naradzie, szacuje, ocenia, że do końca miesiąca powinny te szacunki być przeprowadzone, ale to jest oczywiście również po raz kolejny prośba do samorządów, żeby jak najszybciej zgłaszać, żeby informować ludzi, żebyśmy mogli te wnioski przygotowywać. I jeżeli te wnioski będą przygotowane szybko, spłyną, będą natychmiast wypłacane środki finansowe. Chcemy zdążyć przed późną jesienią. Chcemy, żeby ludzie mogli, ci, którzy oczywiście będą w stanie, bo są takie budynki, które będą wymagały, ich odbudowa będzie wymagała dłuższego czasu, ale tutaj będziemy również przede wszystkim koncentrować się na zabezpieczeniu mieszkań dla tych osób, żeby te pieniądze trafiły do ludzi jak najszybciej po to, żeby oni mogli właśnie przed zimą te swoje uszkodzone domy naprawić, wyremontować i żeby można było jak najszybciej w nich zamieszkać. Kolejną kwestią to jest pomoc, która jest realizowana poprzez różnego rodzaju dofinansowanie, wsparcie pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy. Tę pomoc przygotowało Ministerstwo Rodziny. Pani minister Rafalska zadeklarowała dzisiaj, że pojadą w teren do tych województw, do powiatów, które zostały poszkodowane, przedstawiciele ministerstwa i tam ze starostami na spotkaniach będą pokazywali i mówili o tym, jakie są możliwości. To są zarówno wsparcie dla przedsiębiorców, ale też i dla również i forma pomocy społecznej, ale nawet również mamy przygotowane w tej chwili możliwości, żeby zapewnić wypoczynek dzieciom i młodzieży. Kolejna kwestia to są oczywiście placówki oświatowe. No, zbliża się rok szkolny szybkimi krokami. Musimy przede wszystkim w tej chwili również skoncentrować się na przygotowaniu placówek oświatowych do pierwszego dzwonka. I tutaj Ministerstwo Edukacji już wypłaciło środki dla pomoc dla dzieci, których rodziny ucierpiały w wyniku tych nawałnic, tak, żeby rodzice mogli wyposażyć dzieciaki do szkoły, spokojnie zakupić podręczniki, wszystko to, co jest potrzebne. Ale oczywiście są jeszcze budynki, placówki oświatowe, które będą również w ramach funduszu klęskowego remontowane. To jest również priorytet. A więc w tej chwili najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej przeprowadzić szacowanie szkód, tak żeby pieniądze mogły być wypłacone i mogły trafić do tych, którzy ich potrzebują. Jak Państwo widzieliście, włączyło się również PZU w akcję dotarcia jak najbliższego, nie tylko z pomocą, ale również są punkty przyjmowania wniosków dla tych osób, które są w tym PZU ubezpieczone tam na miejscu, żeby ludzie nie mogli jeździć. Myślę, że to jest też prośba i apel do innych ubezpieczycieli, żeby trafili do tych miejscowości, żeby jak najłatwiej można było korzystać, żeby ludzie nie musieli w tej chwili wyjeżdżać, jeździć gdzieś do miasta i szukać swoich agentów. Prośba, przyjeżdżajcie Państwo na te tereny. Podobnie my będziemy robili z wnioskami 500+. Również pani minister Rafalska uruchamia w tej chwili taką możliwość, żeby tam na miejscu były te wnioski składane.
Chcę jeszcze raz podkreślić, że w tym momencie jesteśmy na tym etapie, gdzie oczywiście kończymy jeszcze usuwanie skutków, sprzątanie, porządkowanie. Ogromna praca będzie wykonywana w tej chwili w lasach. Natomiast najważniejsze w tym pierwszym etapie było zabezpieczenie ludzi, gospodarstw, dotarcie do samorządów, do wszystkich tych miejscowości, które tej pomocy potrzebowały. I teraz już ten etap szacowania i wypłacania środków finansowych będzie bardzo intensywny. Podobnie uruchamiamy w tej chwili szacowanie dotyczące szkód rolnych. Chcemy wprowadzić również możliwość, ażeby pewną, pracujemy nad tym, żeby właściciele lasów prywatnych również mieli ze strony państwa pomoc, a więc ta gama tych środków pomocowych ponadstandardowych, takich, które nie były do tej pory uruchomione i przygotowane, jest bardzo szeroka już w tej chwili i wszystko to będzie poprzez wojewodów uruchamiane, będą pełne informacje dostarczane do wojewodów, oni będą te informacje przekazywali do samorządów, a samorządy muszą dotrzeć z informacją, z komunikowaniem o tych możliwościach do mieszkańców, na których pracują. Myślę, że w ten sposób uda nam się bardzo szybko i sprawnie objąć pomocą wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. Naszym priorytetem jest to, żeby przede wszystkim było to, by w tej chwili jak najszybciej ludzie otrzymali właśnie wsparcie finansowe po to, by mogli odbudowywać swoje domy. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy ratowali, pomagali i pomagają dalej podziękować. Akcja oczywiście będzie jeszcze trwała. Będzie mówił o tym też pan generał. Musimy w tej chwili już myśleć o tym, co w tych kolejnych etapach, ale chcę też powiedzieć państwu, że w przyszłym tygodniu jest posiedzenie rządu, na którym będzie przedstawiona informacja. Będziemy jeszcze szukali kolejnych rozwiązań. Dzisiaj na spotkaniu na naradzie pojawiły się konkretne propozycje, które możemy wprowadzić dotyczące nie tylko wsparcia bezpośredniego, tego wsparcia finansowego i takiej pomocy fizycznej, ale również myśląc o tym, żeby przygotować jakieś inne rozwiązania czy programy, które ułatwią tutaj na tym terenie w tej chwili funkcjonowanie ludziom, ale też myślimy już o tym, żeby przygotować się na przyszłość. Jak państwo wiecie, kolejne ostrzeżenia czy kolejne komunikaty dotyczące warunków pogodowych chociażby dzisiaj też się pojawiają, więc na pewno trzeba wyciągać wnioski i przygotowywać zmiany pewnych przepisów, jeżeli jest to oczywiście możliwe i konieczne, ułatwi nie tylko prowadzenie akcji, ale również przede wszystkim ułatwi potem odbudowę tych zniszczonych terenów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani premier, a teraz głos zabierze pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dokładnie tydzień temu, w kilka godzin po nawałnicy, spotkaliśmy się, żeby odebrać meldunki składane przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, żeby usłyszeć, jak przebiega akcja ratowania zdrowia i życia ludzi, którzy zostali dotknięci nawałnicą. Chociaż nie wszystkie media odnotowały, były na briefingach potem zorganizowanych, nie wszystkie media, czy nie wszyscy politycy, szczególnie ci z totalnej opozycji, nie pamiętali, że taka konferencja się odbyła, że takie meldunki zostały złożone, to ja przypomnę, dokładnie tydzień temu meldunki zostały złożone. Wtedy właśnie trwała akcja ratowania zdrowia i życia ludzi dotkniętych nawałnicą. Chciałbym stwierdzić bardzo mocno, że jestem dumny z postawy strażaków, zarówno ze straży państwowej, jak i ze straży ochotniczej. To postawa, która ratowała zdrowie i życie ludzi. Dziś, tak jak mówiła pani premier, rozmawialiśmy na temat usuwania skutków nawałnicy, na temat usuwania szkód, które powstały w wyniku przejścia nawałnicy. Pieniądze, pierwsze pieniądze, które zostały przekazane samorządom, nastąpiło to już w poniedziałek. Samorządy otrzymały w sumie, to jest informacja na dzisiejszy poranek, otrzymały ponad
42 miliony złotych. To jest wsparcie, które jest skierowane do ponad 7300 rodzin. To jest wsparcie bezpośrednie, to jest wsparcie, które umożliwia funkcjonowanie w tym czasie przejściowym, zanim ludzie odbudują czy wyremontują swoje domy. W tej sprawie, tak jak mówiła pani premier, błyskawicznie zostało wydane rozporządzenie, podpisane błyskawicznie przez panią premier. To też warto odnotować, że nasi poprzednicy potrzebowali kilku miesięcy, żeby takie rozporządzenia wydać. Rozporządzenie dotyczące ułatwienia, procedury ułatwiającej odbudowę i remonty budynków już obowiązuje. Kolejną decyzją, która została podjęta i wdrożona w życie, była decyzja podnosząca wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. A więc wsparcie finansowe na odbudowę budynków do 200 tysięcy złotych, ze 100 tysięcy złotych. Wsparcie również skierowane szczególnie do rolników. Dotychczas była pewna luka. Polegała ona na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte właśnie wsparciem finansowym kierowanym przez rząd do samorządów i następnie do rolników. Od tego zdarzenia również do 100 tysięcy złotych otrzymają rolnicy. Oczywiście w sytuacji, w której zostanie poprzedzone uruchomienie tych pieniędzy, wypłata tych pieniędzy oszacowaniem strat. I tak jak powiedziała pani premier, także kolejna zmiana polegająca na tym, że dzięki zaangażowaniu urzędników z inspektoratów nadzoru budowlanego, to nie rzeczoznawcy, tylko urzędnicy w komisjach, pracujący w komisjach, będą błyskawicznie szacowali szkody. Te szacunki będą podstawą do uruchomienia pieniędzy. A więc, tak jak mówili wojewodowie, cały system już funkcjonuje w poszczególnych województwach. Działają zespoły, które szacują straty. Na podstawie tych szacunków będą wypłacane pieniądze. Zależy nam na tym, żeby w sposób maksymalnie szybki naprawić te szkody, które wyrządziła natura tydzień temu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana generała Leszka Suskiego. Bardzo proszę. Szanowni państwo, od 10 sierpnia do dzisiejszego dnia Państwowa Straż Pożarna wyjeżdżała blisko 24 tysiące razy. Najwięcej wyjeżdżaliśmy w województwie pomorskim, wielkopolskim oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Co robiliśmy? Oczywiście ratowaliśmy życie i zdrowie ludzi, zabezpieczaliśmy wszystkie obiekty, które zostały uszkodzone, udrażnialiśmy drogi, wszystkie drogi, od wojewódzkich po drogi leśne. Również zabezpieczaliśmy dodatkowo różnego rodzaju obiekty, jak i dostarczaliśmy nasze agregaty prądotwórcze w miejscach, gdzie tego prądu nie było, a gdzie można było je podłączyć. Na dzień dzisiejszy około 10 tysięcy jeszcze gospodarstw tego prądu nie ma, z czego połowę w województwie pomorskim. Najczęściej nie mają tego prądu gospodarstwa, do których dochodzą niskie napięcia prądowe. Tam, gdzie możemy podłączyć nasze agregaty, oczywiście, że je podłączamy. W sumie wyjeżdżało od 10 sierpnia do tej pory prawie 90 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. W województwie pomorskim tych strażaków jest 1222, 16600 druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo ściśle współpracujemy z samorządami, od starostów poprzez burmistrzów, prezydentów i kończąc na sołtysach. Również współpracujemy z różnymi organizacjami humanitarnymi, które tutaj się zgłaszają i pracują. Pracują w tej chwili pod naszym nadzorem. Chodzi nam oczywiście o to, żeby nie doszło do jakichś większych nieszczęść, a żeby ich praca była najbardziej efektywna. Chciałbym tutaj również podziękować osobom prywatnym, które szczególnie 11 sierpnia bardzo nas wspomagały swoim sprzętem, którym dysponowały różne firmy, pomagały nam w udrażnianiu tych wszystkich
dróg. Chciałbym również podziękować osobom prywatnym, które wspomagają nas. No, nasz sprzęt też czasami ulega uszkodzeniu. Są właściciele warsztatów, którzy pomagają nam w naprawie samochodów, naszego sprzętu i nie chcą za to żadnych pieniążków. To są piękne gesty. Jak długo będziemy jeszcze pracować? Sądzę, że wszystkie najważniejsze prace zakończymy w ten najbliższy poniedziałek, natomiast będziemy tutaj tak długo, jak długo będziemy potrzebni. Tylko w województwie, do województwa pomorskiego skierowałem siły Centralnego Odwodu Operacyjnego, to jest 200 strażaków, kilkadziesiąt samochodów. Również siły Centralnego Odwodu Operacyjnego pracują w województwie kujawsko-pomorskim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie generale. Szanowni państwo, z uwagi na dość duże opóźnienie i napełniony kalendarz na dzisiejszy dzień, zarówno pani premier, jak i również pana ministra i zapewne pana generała również, bardzo proszę o 3 pytania, po jednym pytaniu z każdej redakcji. Bardzo proszę, pierwsza redakcja i pierwsze pytania. Dzień dobry, Radomir Wit, TVN24. To króciutko w takim razie o wieś Silno muszę zapytać, bo Polska Agencja Prasowa publikuje rozmowę z mieszkańcami tej wsi i w tej rozmowie między innymi to, że w chwili obecnej nie mamy rąk do pomocy ani sprzętu, odszkodowania finansowe ułatwiłyby nam powrót do normalnego życia i oczekujemy ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Czy wieś Silno i kwestia tego miejsca była poruszana w czasie tej narady? I jeszcze jeden cytat, do zbierania gałęzi i zamiatania liści nie będziemy wzywać wojska. Pani premier, co sobie pani pomyślała i poczuła, gdy usłyszała te słowa wojewody pomorskiego? No jaka przyszłość go czeka? Czy wywiązał się ze swojego zadania? Dziękuję. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o wieś Silno, więc natychmiast myślę, pan komendant sprawdzi rzeczywiście, jaka tam jest sytuacja. Jeszcze raz chcę podkreślić, proszę państwa, ogromną rolę samorządów, które muszą na swoim terenie, jeżeli są takie potrzeby i gdzieś pojawia się zapotrzebowanie na dodatkowe działania, czy na dodatkowe środki, muszą nas informować. My wtedy bardzo szybko, jak pan komendant powiedział, jesteśmy przygotowani, są strażacy, jest wojsko, są służby, które natychmiast będą tam, gdzie taka potrzeba zaistnieje, oczywiście kierowane. No niemniej jednak zaraz tutaj proszę, żeby pan komendant sprawdził, czy we wsi Silno rzeczywiście jest w tej chwili wystarczająca ilość tych, którzy pomagają. Jeżeli chodzi o finanse, muszę powtórzyć jeszcze raz to, o czym mówiłam przed chwilą również. My jesteśmy przygotowani na wypłatę środków finansowych i jesteśmy w każdej chwili, kiedy wpłynie wniosek, będziemy te pieniądze uruchamiać. I to jest również rola dla samorządów. Samorządy muszą w tej chwili przeprowadzić procedurę przygotowania tych wniosków i skierowania ich do wojewody i natychmiast te pieniądze będą wypłacane. Samorządy, wiele samorządów, większość samorządów już wystąpiła. Pan minister mówił o tym, że pierwsze pieniądze były skierowane do samorządów w poniedziałek. Jest też z nami pani wiceminister finansów. Polecenie przygotowania i wypłaty środków finansowych zostało wydane przeze mnie w sobotę, tydzień temu. A więc w tej chwili, jeżeli samorządy zgłaszają te zapotrzebowanie na środki finansowe, natychmiast je otrzymują. Oczywiście to jest ten pierwszy etap. Mówimy o tej pierwszej transzy pomocy, która trafia do mieszkańców bez konieczności szacowania szkód. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy również już, przygotowujemy się do wypłacania tych środków, które będą przeznaczone na odbudowę zniszczonych budynków, tych dużych kwot, 100 tysięcy i 200 tysięcy. Pan minister słusznie podkreślił, że my daliśmy w tej chwili również możliwość skierowania tych środków na budynki gospodarskie. Tego do tej pory nie było. Pan minister Jurgiel, obecny dzisiaj na Radzie, również zadeklarował, że przedstawiciele ministerstwa będą udawali się w teren, żeby pomagać, informować również o tych, jakie są możliwości dla rolników. Chcę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, a często umyka, że rolnicy również będą mogli tutaj liczyć z naszej strony na bardzo dużą pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie akcji, no podsumowanie i ocenę, wyciągnięcie wniosków, to na to przyjdzie czas wtedy, kiedy przywrócimy normalne funkcjonowanie i życie na tych terenach. To jest nasz priorytet, tak jak powiedziałam.
i my odbudujemy te wszystkie miejscowości i usuniemy wszystkie zniszczenia, które zostały wyrządzone tą straszną nawałnicą. I dzisiaj ja i moi współpracownicy, rząd, wszystkie służby koncentrujemy się, łącznie z wojewodami, koncentrujemy się właśnie na tym, na odbudowie i usuwaniu skutków tych nawałnic. Pytałem jeszcze o rozumiem, ten konkretny pan generał, cytat pana wojewody i o to, co pani poczuła i pomyślała, kiedy wojewoda powiedział, że do sprzątania liści nie jest potrzebne wojsko, wiedząc już, jaka jest skala zniszczeń. Panie redaktorze, ja przed chwilą powiedziałam, że w tej chwili koncentrujemy się na prowadzeniu akcji, a podsumowania i wnioski będziemy po zakończeniu wyciągać. A jak już pan redaktor jest taki dociekliwy, to ja mam pytanie, czy wieś Silno leży w określonej gminie? Czy z wójtem tej gminy pan redaktor rozmawiał? Bo kiedy... Na pewno się tam wybiorę. Czekaliśmy to proszę, na państwa konferencję prasową, która, jak pan dobrze wie, się opóźniła. I proszę pamiętać o tym, że jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W artykule 19 tej ustawy jest przedstawiona hierarchia organizowania, koordynowania pomocy. Na dole tej hierarchii, wbrew temu, co można zobaczyć w różnych stacjach telewizyjnych, nie jest sołectwo, bo sołectwo jest tylko organem pomocniczym gminy. Na samym dole tej hierarchii jest wójt, burmistrz albo prezydent, czyli ktoś, kto kieruje gminą. Ten ktoś został wybrany w bezpośrednich wyborach, ma bardzo silny mandat społeczny i jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe właśnie na terenie swojej gminy. Następnie jest powiat, i tu jest też konieczność powołania sztabu powiatowego. Obecnie w myśl ustawy nazywa się to zespołem zarządzania kryzysowego, a potem województwo i na czele sztabu zarządzania kryzysowego w województwie stoi wojewoda. A więc tak jak mówiła pani premier, rząd uruchomił wszystkie moce, wszystkie siły i środki. Od koordynacji tych działań na najniższym poziomie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Także dobre pytanie do pana wójta. Na terenie jego gminy leży właśnie ta wieś. Rozumiem, że jeszcze pan generał chciałby się odnieść, tak? Bardzo tak. Proszę. Proszę państwa, jeśli chodzi o wieś Silno, były prowadzone tam działania przez Państwową Straż Pożarną. Wszystkie zgłoszenia, które mieliśmy, zostały przez nas wykonane, zrealizowane. W dniu wczorajszym działania generalnie tam zakończyliśmy. Dzisiaj było jedno zgłoszenie od jednej z mieszkanek, że potrzebuje jeszcze tam pewnego wsparcia. Nasza jednostka tam pojechała, okazało się, że pani zrezygnowała, powiedziała, że nie ma potrzeby, więc problemów tam nie ma. Ale chciałbym państwa prosić, skoro jesteśmy w tym temacie, o przekazywanie takich informacji no, bardzo rzetelnych. Wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, w Wiadomościach Wieczornych, chodzi o gminę Dziemiany i o wieś Dziemiany, była podana informacja, że wieś jest bez wody, bez prądu, bez łączności i nikt się nimi nie interesuje. No jest to nieprawdą. Każdego dnia pracuje tam od 200 do 250 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I wczoraj właśnie pracowało też tam 250 strażaków. Jaka tam jest sytuacja? W samej wsi generalnie problemów nie ma. Natomiast w gminie pojedyncze domy rzeczywiście energii elektrycznej nie mają. Tam, gdzie mogliśmy podłączyć swoje agregaty, podłączamy. Nie wszędzie możemy, bo te odpowiednie wejścia w sieć no, nie są takie, które by to umożliwiały. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samą wieś, prąd jest, tylko mówię, pojedyncze domy nie mają tej energii. Natomiast jeśli chodzi o drogi, wszystkie drogi są przejezdne. Także my tam pracujemy. Nie ma miejscowości, która by została bez naszego wsparcia. Każdy, kto do nas zadzwoni, do Państwowej Straży Pożarnej, to wsparcie dostanie. Także nie widzę tutaj problemów pod tym względem. Chciałem jeszcze dodać, bo zapomniałem podać informację. Proszę Państwa, jest tutaj bardzo ważna rzeka Brda z równolegle przebiegającym obok kanałem. Pracujemy tam razem z wojskiem. Wojsko ma odpowiedni sprzęt, który my nie dysponujemy. Ciężki sprzęt i tą rzekę udrażnia. Te prace prawdopodobnie potrwają jeszcze około 2 tygodni. Chodzi o to, żeby nie doszło potem do zalewów, do potopień miejscowości, szczególnie Rydl. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, kolejne pytanie z kolejnej redakcji. Maciej Bąk, Radio Z. Dzień dobry, pani premier. Pytanie do pani a propos marszałka województwa pomorskiego, który wystosował do pani apel związany z pani czwartkowym rozporządzeniem. Zdaniem samorządowców brakuje kilku gmin w tym rozporządzeniu upraszczającym procedury. Są to Sulęczyno, Sierakowice, Studzienice i Kościerzyna. No i ten apel polegał na tym, żeby ewentualnie można było dodać te gminy. Pytanie, czy taki apel do pani dotarł i czy może jest jakaś reakcja? No wie pan, marszałek nie musi do mnie apelować, bo my sami doskonale wiemy, że musimy to rozporządzenie poszerzyć. I znowu, no to jest rola samorządów i jeszcze raz to powiem i zwrócę się do moich kolegów samorządowców, jako były samorządowiec prowadzący kilka razy na terenie swojej gminy akcje kryzysowe. Bardzo dużo zależy od tego, jak w tej chwili organizują się wójtowie, burmistrzowie, starostowie. To tam na dole, wy państwo, samorządowcy, wiecie doskonale, czy mieszkaniec, który mieszka w oddalonym od centrum wsi terenie, ma prąd, ma wodę, co mu potrzebne jest, co mu trzeba dowieźć, jaką służbę trzeba powiadomić, żeby szukać pomocy. I tak samo dotyczy to właśnie tych gmin, które muszą być w tym rozporządzeniu ujęte. Samorządowcy po prostu nie zgłosili tych gmin wówczas, kiedy było samo rozporządzenie przygotowane. Pan minister mówił, że my zrobiliśmy to bardzo szybko. Dzięki temu już ta realna pomoc może być kierowana do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast rzeczą dla mnie oczywistą jest, że to będzie przygotowany aneks, poszerzenie. Ustaliliśmy, że do wtorku, i to jest również prośba do państwa samorządowców, jeżeli jeszcze państwo nie zgłosiliście swojej gminy do tego, aby była ona ujęta w rozporządzeniu, to proszę to zrobić na ręce wojewody do końca wtorku. Do wieczora we wtorek. W środę zostanie przygotowany aneks i będą dodatkowe gminy ujęte. Natomiast jeszcze już kończąc, to ja zaapeluję do pana marszałka województwa pomorskiego, żeby również zaangażował się bardzo mocno w akcję pomocy, usuwania skutków i żeby swoje służby uruchomił, bo mamy trochę takie wrażenie, że niektórzy marszałkowie nie za bardzo są zorientowani w tym, że oni również mają narzędzia i możliwości prowadzenia takich akcji i wspierania ludzi. Tutaj, przy tej wyjątkowej sytuacji, jest potrzebna solidarność wszystkich. A więc i samorządowcy, i rząd, i służby, panowie marszałkowie, pomagajcie również i myślę, że wtedy uda nam się jeszcze szybciej usunąć te skutki tej wielkiej nawałnicy. A może jeszcze taka propozycja, pani premier. Przypomnijmy panu marszałkowi, że odpowiada za utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego i żeby uprzątnął, żeby służby podległe panu marszałkowi uprzątnęły drzewa z poboczy dróg wojewódzkich. Panie marszałku, pana zadanie, do pracy. Skoro pan się obudził 5 dni po nawałnicy, skoro już pan jest przytomny, do pracy. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień dobry, pani premier. Piotr Mirowicz, Polsat News. Ja właśnie o tych samorządowców chciałem dopytać. Tych, którzy jeszcze nie wywiązali się ze swojej pracy. Jak oni będą oceniani, czy w jakikolwiek sposób? Panie redaktorze, samorządowców ocenią wyborcy. A przypominam, że termin wyborów samorządowych jest w 2018 roku, a więc już bardzo szybko. I myślę, że ta ocena będzie po prostu wystawiona właśnie przez tych, którzy dzisiaj albo mają wsparcie, albo go nie mają od swoich wójtów i burmistrzów. Samorząd w czasie takich sytuacji, bardzo właśnie trudnych, kiedy jest kryzys, kiedy są klęski, jest niezwykle istotną właśnie jednostką i to wójtowie, burmistrzowie są tymi, którzy pierwsi powinni być wśród swoich mieszkańców, pomagać i apelować o pomoc, szukać tej pomocy poprzez kontakt właśnie z wojewodą, ze służbami. To jest ogromna rola samorządu. Mówię to jeszcze raz, chcę podkreślić, z własnego doświadczenia i wiem doskonale, że nawet najlepiej zorganizowane akcje
które są przeprowadzane przez służby wojewody, przez służby właśnie z Państwowej Straży, wojska, rządowe. To wszystko, co my robimy w tej chwili, nigdy nie zastąpi na miejscu wójta i burmistrza, który zna teren, zna specyfikę tego terenu, zna ludzi, wie, komu trzeba pomóc, wie, czy w domu, w którym domu ktoś jest chory, jakiej pomocy potrzebuje. Tu są niezwykle ważne informacje. My te informacje musimy otrzymywać od samorządowców po to, żeby sprawnie i skutecznie prowadzić, bezpiecznie prowadzić akcję ratunkową. To przede wszystkim właśnie straż pożarna musi być wyposażona tam na miejscu przez samorządy w takie informacje. Tutaj jeszcze pan minister dziękował, ale ja też chcę jeszcze raz podziękować. Ogromne ukłony dla ochotników, strażaków, którzy wspierają Państwową Straż Pożarną, bo to oni najczęściej właśnie są tymi, którzy na terenie samorządu są najwcześniej i przychodzą z pomocą wtedy, kiedy dzieje się coś złego.